Dzień dobry. Witamy Państwa na naszym cotygodniowym, wtorkowym seminarium naukowym. Dziś naszą prelegentką jest pani doktor Agnieszka Witkowska-Krych. Wygłosi referat Siłaczki, czyli o kobietach pracujących w świetlicach, działających w getcie warszawskim. A nasze spotkanie odbywa się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Jeszcze tylko szybko powiem, zanim oddam głos naszej prelegentce. Nasze spotkanie jest nagrywane. Później znajdzie się na YouTubie, być może też na Facebooku Instytutu. Czat jest moderowany. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę wpisywać na dole, po prawej stronie jest takie okienko wpisz wiadomość. Tam można wpisać wiadomość pisemną, zadać pytanie pisemne. Jeżeli wolelibyście Państwo pokazać się w kamerze i zadać pytanie osobiście, to po prawej stronie, prawie w samym rogu na dole, jest taka mordka, gęba, nie wiem jak to nazwać. Jeżeli ją Państwo klikniecie, rozwija się menu i jest niebieskie kółko z rączką i napis podnieś rękę. W ten sposób możecie Państwo zgłosić chęć zadania pytania właśnie przez kamerę. Ja wtedy Państwu udostępnię taką możliwość, a nasza prelegentka odpowie na Państwa pytanie. Także jeszcze raz witam wszystkich, bardzo nam miło i oddaję głos. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję też za przedstawienie i niezwykle jest mi miło, że Państwo znaleźli czas dzisiaj we wtorek przed południem na to, żeby się spotkać i posłuchać, ale też mam nadzieję porozmawiać o świetliczankach z getta warszawskiego, o takiej szczególnej grupie, o której mam nadzieję uda mi się Państwu dzisiaj więcej opowiedzieć. Temat został już przedstawiony, więc pozwolę sobie od razu przejść do kolejnego slajdu, po to, żeby tak naprawdę zacząć od takiej myśli, która mnie samej towarzyszy już od wielu, wielu lat, w ogóle w badaniach nad żydowskim dzieciństwem, w badaniach nad opieką nad dziećmi, w szczególności dziećmi żydowskimi, ale też dziećmi opuszczonymi, dziećmi potrzebującymi jakiegoś szczególnego wsparcia. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie przywołała cytatu z Janusza Korczaka, który również to pytanie sobie zadawał już w latach 30. w takim tekście pod tytułem Refleksje. Zapytał i siebie, mnie, ale też Państwa, czy dobrze być dzieckiem? Tak sobie nie bardzo nie wiem, zapomniałem. Ale wiem, że gorzej być dzieckiem żydowskim, a jeszcze gorzej być dzieckiem żydowskim, biednym i osieroconym. Ja jednak to pytanie chciałabym wzbogacić o jakby dodatkową warstwę i zapytać, jak to jest być dzieckiem żydowskim, dzieckiem biednym, dzieckiem osieroconym, w szerokim tego słowa znaczeniu też społecznie osieroconym, ale też jak to jest być dzieckiem uchodźczym, dzieckiem wysiedlonym i dzieckiem, które znajduje się w warszawskim getcie. To dziecko właśnie będzie nas prowadziło obok świetliczanek, które są głównymi bohaterkami mojego dzisiejszego wystąpienia, ale to dziecko będzie tym drugim głównym bohaterem tej dzisiejszej opowieści. I oczywiście nie jestem tutaj pionierką, mnóstwo rzeczy zostało już zrobionych i ja z wdzięcznością korzystam z tych opracowań, które tutaj Państwu w niepełnej wersji oczywiście, nie w całości przedstawiam. Proszę zerknąć, wydaje mi się, że większość z tych tekstów znanych jest osobom, które gettem warszawskim się zajmowały. Wydaje się jednak, że rzeczywiście ten wątek życia wewnętrznego instytucji zajmujących się dziećmi, w tym świetlic, no nie jest jakoś tak jakoś szczególnie wyraźnie tutaj podkreślony. Świetlice oczywiście się pojawiają, te źródła, z których ja także korzystam, będą także służyły badaczom, których tutaj przywołałam. Niemniej jednak to życie wewnętrzne instytucji chyba nie stało się takim punktem szczególnego zainteresowania. Ja nie jestem historykiem, więc oprócz faktów, które oczywiście niezwykle są interesujące, ale właśnie poza tą rekonstrukcją faktograficzną, stricte faktograficzną, to co mnie też jakoś tak szczególnie interesuje, to jednak osobiste ludzkie doświadczenie. I stąd też mój pomysł, żeby przyjrzeć się relacjom tak blisko, z namysłem, z uważnością, przyjrzeć się z taką uważnością właśnie tym tekstom, które przetrwały, tekstom, sprawozdaniom, raportom świetliczanek pracujących w warszawskim getcie. Tak jak mówię, pozwolę sobie tutaj przeskoczyć do kolejnego slajdu, są to
Są to relacje, są to sprawozdania, które powstały tam i wtedy. One były pisane na przestrzeni 2 lat w zasadzie, od grudnia 1939 roku do grudnia 1941 roku. W większości, w zasadzie w całości znajdują się w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, w tak zwanym archiwum Ringelbluma. Ja korzystam jeszcze z innych dokumentów i tutaj pozwoliłam sobie te zbiory dokumentów także wylistować, czyli jest to nie tylko archiwum Ringelbluma, ale także taki duży zbiór dokumentów dotyczący pracy żydowskiej samopomocy społecznej, pracy CENTOS-u, czyli Centrali Towarzystw Opieki nad Sierotami i Dziećmi Odpuszczonymi, a także Jointu oraz Rady Żydowskiej. Do tego dochodzą jeszcze teksty czy materiały powojenne, zdeponowane, nie tylko powojenne, również wojenne i powojenne, ale zdeponowane w takich 2 dużych zbiorach. Są to pamiętniki oraz relacje. Do tego całą tą moją opowieść, ja nie będę mówiła o wszystkim, co na okoliczność tych badań udało mi się przeczytać, dzisiaj nie będę o tym wszystkim mówiła, ale chcę tylko dodać, że korzystałam również z baz archiwum Yad Vashem oraz The Ghetto Fighters House i głównie są to powojenne relacje i wspomnienia. Do tego zerkałam krytycznie, uważnie, też z jakąś taką lekką przekorą, którą mam w sobie do koncesjonowanej przez Niemców polskojęzycznej gazety żydowskiej. To niektórzy mówią, że była to gadzinówka, mi się jednak to określenie koncesjonowana przez Niemców gazeta podoba chyba trochę bardziej. I także do literatury dokumentu osobistego. To Państwo zobaczą w trakcie prezentacji, że część z tych źródeł niepodstawowych, takich dodatkowych, również będzie się tutaj przewijać. I chciałam Państwu pokazać przykład jednego z dokumentów. I tutaj to jest... Dokument to jest w zasadzie fragment dokumentu, jakby taki pasus dotyczący pracy żydowskiej samopomocy społecznej. Notabene tutaj, jak Państwo po sygnaturze, na pewno część z Państwa poznaje, co to jest za zbiór. To jest rzeczywiście zbiór żydowskiej samopomocy społecznej. To jest taki pasus dotyczący pracy CENTOS-u, czyli Centrali Towarzystw Opieki nad Sierotami i Dziećmi Opuszczonymi. I mowa tutaj jest w szczególności właśnie o dzieciach przesiedleńców. I oczywiście proszę tego nie czytać w całości, ale gdyby... 3 ostatnie linijki udało się Państwu przeczytać, to jest takie ostatnie zdanie. Na zebraniach, w których mowa była o tym problemie, czy wyzwaniu, na zebraniach tych omówiono szczegółowo sytuację i potrzeby dzieci przesiedleńców i przydzielono znaczną liczbę opiekunek dziecięcych do pracy w schroniskach dla uchodźców i przesiedleńców. Także nie tylko dzieci, które nas prowadzą, ale również opiekunki stają się tutaj bohaterem naszego, mojego wystąpienia. I mówiąc w ogóle o beneficjentach, czy też jak niektórzy mówią maleficjentach, bo też czasami można kwestionować to, jak bardzo w jakiej sytuacji tak naprawdę te dzieci się znajdowały i czy one rzeczywiście były beneficjentami tej opieki, czy czasami, czy nie zawsze ta opieka była pełna, nie zawsze ta opieka była dobra, nie zawsze była skuteczna, więc czasami zdarza mi się znowu z przekory używać tego określenia maleficjenci. No ale mówiąc w ogóle o beneficjentach tego typu opieki, warto chyba wspomnieć, tak mi się wydaje, o tych współdzielonych doświadczeniach, o tym, z czym dzieci uchodźcze, z czym dzieci przesiedleńce do getta warszawskiego trafiały, jakie doświadczenia miały za sobą, z jakimi problemami też musiały się mierzyć i to tak naprawdę implikuje również to, z jakimi problemami później musiały mierzyć się osoby, które się nimi zajmowały. I oczywiście to współdzielone doświadczenie, to wspólne doświadczenie losu, to jest opuszczenie domu, zwykle w jakiś taki dość brutalny czy gwałtowny sposób. Jest jakaś podróż tutaj do Warszawy i jest to również pobyt, bo nie od razu trafiały do getta, pobyt w tak zwanej kwarantannie. I oczywiście tu pozwoliłam sobie 3 cytaty z dokumentów zdeponowanych czy zebranych w tym zbiorze archiwum Ringelbluma przywołać i chciałam tylko zwrócić Państwa uwagę szczególną na ten ostatni cytat. Izolantki, no, też takie ciekawe określenie, ale te osoby, kobiety, które trafiły wraz z dziećmi, miały trafić wraz z dziećmi do getta warszawskiego, zostały umieszczone w kwarantannie przy ulicy Leszno 109. To się znajdowało, tak jak powiedziałam, poza murami getta, poza obrębem getta w tamtym czasie. Izolantki stanęły na oknach z dziećmi na ręku i chciały je i siebie na ulicę wyrzucać. Więc jak Państwo widzą, sytuacja, doświadczenie
jakby przyjazd do getta, te pierwsze chwile w Warszawie, jeszcze nie w getcie, ale za chwilę w getcie, też były szczególnie jakoś dojmujące i też formujące i też jakoś ustawiające to, co działo się później. I żeby nie być tylko gołosłowną i nie używać tylko słów, też pokażę Państwu zdjęcie kwarantanny mieszczącej się przy ulicy Leszno 109 oraz dokument, który mogą Państwo znaleźć w 5. tomie wydanych tekstów z archiwum Ringelbluma. To jest właśnie takie wspomnienie, czy taki reportaż, rodzaj takiego reportażu czy sprawozdania właśnie z kwarantanny przy Lesznie 109. Także w wolnej chwili bardzo też Państwu polecam zerknąć do tych tekstów. One rzeczywiście z wnętrza pokazują, jak te pierwsze chwile nowego życia po wysiedleniu wyglądały, jak też dzieci tutaj były traktowane, w jaki sposób też nimi się opiekowano lub nie. Więc myślę, że warto do tego także zajrzeć. Więc to był pierwszy punkt warszawski, czy pierwsze takie warszawskie doświadczenie, czas pobytu w kwarantannie. Później zwykle dorosłych wraz z dziećmi kierowano do tak zwanych punktów. Często dość, bym powiedziała, niedostosowanych do tego, żeby lokować tam ludzi. I tutaj widzą Państwo zdjęcie również z naszych rzeźbowych zbiorów. To jest jeden z punktów mieszczący się, łatwo bardzo rozpoznać, w synagodze. I osoby, które tutaj się znajdują, śpią rzeczywiście na ławkach i są to dzieci. Tak jak powiedziałam, zwykle te punkty dla przesiedleńców, dla uchodźców były niedostosowane do tego, żeby te masy ludzi akomodować i no, adaptowano czasami bardzo ad hoc niektóre te przestrzenie. Punkty funkcjonowały pod kuratelą Rady Żydowskiej, czyli Judenratu, i działającego w jej strukturze Wydziału dla Przesiedleńców. Zaraz będę mówiła o liczbach trochę więcej. I to była jakby część punktów, a druga część punktów, nierówno było to rozłożone, również z ramienia Żydowskiej Samopomocy Społecznej, jointu oraz osób prywatnych zrzeszonych w tak zwanych patronatach. Także punkty zasadniczo miały jakby taką podwójną podległość, a w zasadzie jakby dwa podmioty się ludźmi na punktach czy w punktach zajmowały. I tutaj, tak jak powiedziałam, widzą Państwo synagogę, dawną synagogę przekształconą właśnie na taką przestrzeń dla osób przesiedlonych czy wsiedlonych do getta warszawskiego. I tutaj to jest chyba jakieś starsze dziecko, nie wiem, czy widać moją myszkę, ale tutaj rzeczywiście jakieś takie maleństwo również się znajduje. I sceny z życia uchodźców i przesiedleńców. I tu od razu muszę ważną uwagę wygłosić, ponieważ te zdjęcia, które tutaj Państwo widzą, to są zdjęcia zrobione wiosną, w maju 1940 roku, czyli jeszcze długo przed tym, może niedługo, no ale powiedzmy pół roku przed tym, zanim getto warszawskie oficjalnie zostało powołane do istnienia, zanim jego bramy, jego mury zostały zamknięte. Już wtedy, już wcześniej uchodźcy i przesiedleńcy na teren Warszawy byli kierowani. I tutaj widzą Państwo po lewej stronie uchodźców z Sierpca, a po prawej stronie nie tylko uchodźców z miejscowości Konstantyń, ale również warszawscy bezdomni, tak przynajmniej po niemiecku tutaj jest napisane. Taki podpis został tutaj dany temu zdjęciu. Także widzą Państwo, jaki skład osobowy również na punktach czy w punktach pomieszkiwał przez jakiś czas. I obiecałam Państwu, że powiem trochę więcej o liczbach. W Małym Księciu był taki pasus, dorośli lubią liczby, no więc powiedzmy, że ja też je lubię. I tutaj za Rutą Cakowską, za jej opracowaniem dotyczącym getta warszawskiego, podaję te liczby, chociaż oczywiście zakładam, ja, tak jak powiedziałam, nie jestem historykiem, tutaj jakiś czas temu występowała pani doktor Ola Bańkowska, Aleksandra Bańkowska, która mówiła w szczegółach o różnego rodzaju instytucji, o różnego typu instytucjach, więc myślę, że gdyby dla Państwa rzeczywiście te liczbowe kwestie były jakoś szczególnie istotne, to ona jest najlepszym adresem, pani doktor Bańkowska jest najlepszym adresem, żeby się zwrócić. Ja tutaj jakby posiłkuję się opracowaniem Ruty Cakowskiej, no już dość dawno temu wydanym, która podliczyła wówczas, w 75 roku, tak jak mówię, wydanie, już jakiś czas temu, że tych domów, tych punktów, tych schronisk dla uchodźców było prawie 150, plus minus. 100 z nich podlegało Żydowskiej Samopomocy Społecznej, mówiłam o tym chwilę wcześniej, a około 50 podlegało właśnie Judenratowi.
Trudno mówić, znowu jest taki wiersz Szymborski, zdaje się wielka liczba. Tutaj mówi się, że to było około 17 tysięcy uchodźców. Oczywiście nie przywiązywałabym się do tej liczby. Założyłabym, że plus minus 1/3 z tych 17 tysięcy to były dzieci, dzieci uchodźcze, dzieci przesiedleńcze, które trzeba było jakoś zaopiekować, zabezpieczyć. Ruta Sakowska podaje, że szczyt osobowy, czyli największa jakby liczba, największa masa uchodźcza do getta warszawskiego trafiła, czy przebywała w kwietniu 1941 roku, czyli plus minus pół roku po tym, jak getto warszawskie zostało utworzone. Mówiliśmy krótko o tych punktach, czy schroniskach. Warto może jeszcze wspomnieć o jednej takiej przestrzeni, większej przestrzeni, czy w ogóle całym takim kwartale ulic, gdzie tych punktów zostało zlokalizowanych bardzo wiele. I to było tak zwane miasteczko uchodźców. I tutaj pozwoliłam sobie przywołać trzy cytaty, można na nie zerknąć, ale one mówią bardzo wyraźnie o tym, jakie warunki panowały również w tych punktach, w tych miejscach. W niektórych były one tak fatalne, były tak złe, że trzeba było te punkty zlikwidować. To jest przypadek Dzikiej 9. Dzika 19 to jest miejsce, gdzie ludzie umierają. W punkcie znajdują się 152 osoby, umarło 10. Połowa umarłych to dzieci. Brakuje wody, ubikacje są nieczynne, stan sanitarny fatalny. Podobnie jest zresztą w punkcie przy ulicy Stawki 19, gdzie również dzieci umierają masowo. Na 1200 uchodźców w ciągu miesiąca 1/10, nieco mniej niż 1/10 umiera i połowa, prawie połowa z tej liczby to dzieci. A dzieci, jak na pewno Państwu wiadomo, to przecież korzeń narodowego drzewa. To jest takie wychylenie w przyszłość, to jest taka inwestycja w to, co ma się wydarzyć. Nośnik narodowości, nośnik tożsamości i też jakby no, takie wypełnienie boskiego nakazu, który przecież mówił, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, no ale też do tego dbajcie o swoje dzieci, jak sądzę, dalej. Więc co robić w tej sytuacji? W jaki sposób zorganizować opiekę nad dzieckiem, nad dziećmi uchodźczymi, przesiedleńczymi, takich dzieci potrzebujących, nie tylko rekrutujących się z tych grup wsiedlonych do getta, czy wsiedlonych do Warszawy, bo oczywiście dużo więcej. No, dzisiaj mówimy o dzieciach uchodźczych i dzieciach przesiedleńczych. Więc co zrobić w tej sytuacji? W jaki sposób zorganizować tą pomoc, żeby była efektywna i jakoś rzeczywiście możliwa w ogóle do wykonania? No więc jak się do tego zabrać? No, międzywojnie służy nam tutaj jako taka matryca, do której można się odwołać, więc też pozwolę sobie przypomnieć krótko, choć myślę, że większość z Państwa już o tym wie, jak wyglądała ta opieka nad dziećmi potrzebującymi w międzywojniu. No to przez trzy jakby takie kategorie można ją obserwować, czy można ją rozważać. Po pierwsze mogła być to opieka całkowita i mogła być to opieka częściowa, czyli mogła zapewniać podopiecznym wszystko, czyli wikt, opierunek, jakieś wychowanie, jakąś edukację. Wtedy była to opieka całkowita. Dziecko przebywało w instytucji przez 24 godziny na dobę. W zasadzie było odcięte od domu rodzinnego, choć jak na przykład w przypadku domu sierot Korczaka nie zrywano tych kontaktów. Można było różne wariacje tej całościowości czy częściowości w zasadzie również praktykować. Czyli na przykład dzieci mogły przybywać do jakiejś instytucji tylko na dzień. Były to na przykład takie schroniska dzienne, również funkcjonowały takie, czy półinternaty, również takie w międzywojniu funkcjonowały. Mogły być to też domy noclegowe, to taki dom przy ulicy Wolność 14 w międzywojniu również funkcjonował i wtedy przychodziło się tam tylko na noc. Więc albo całość, albo jakaś część, mniejsza lub większa. Ta opieka mogła być realizowana również w takim trybie doraźnym, czyli właśnie tylko jako odpowiedź na konkretną potrzebę, w krótkim czasie oferowana. Mogła być krótkoterminowa, czyli przez miesiąc, dwa miesiące, a mogła być też bardzo długofalowa, tak jak właśnie funkcjonowały na przykład domy sierot czy domy dziecka międzywojenne, gdzie dziecko na przykład w domu sierot na Bielanach, czy w naszym domu w zasadzie na Bielanach, to był taki polski dom, ale podobnie funkcjonujący do domu sierot Korczaka, dziecko przychodziło w wieku lat 7 i do lat 14 w zasadzie bez przerwy przebywało w instytucji, czyli wszystko i długo. Tak bym mogła powiedzieć o właśnie tego typu placówkach. Te placówki opiekuńcze dzieliły się również na placówki przeznaczone dla dzieci, no nie lubię tego określenia, no, ale typowych, powiedzmy takich w średniej czy w normie,
albo dla dzieci, które wymagały jakiegoś szczególnego wsparcia, czy szczególne potrzeby musiały być zabezpieczone, czy potrzeby fizyczne, czy umysłowe, czy zdrowotne. I tu pozwoliłam sobie umieścić zdjęcie, notabene też z naszych Żychowych zbiorów, zdjęcie sanatorium w Międzyszynie imienia Włodzimierza Medema, gdzie przebywały dzieci gruźlicze. Czyli to była właśnie taka placówka, gdzie opieka była całkowita, gdzie opieka była raczej długofalowa, w tym sensie, że dzieci tam na kilka miesięcy, na dłuższe turnus jakby były lokowane. No, można się oczywiście spierać, czy 3 miesiące to jest krótko, czy długo, czy to długofalowe to dopiero lata, no ale zakładam, że jakoś był ten program też i pomyślany w taki sposób, żeby ten okres kilku miesięcy również zabezpieczyć i spowodować, żeby to miało takie poczucie ciągłości, żeby też to dziecko, które tam trafiało, nie miało takiego poczucia wrzucenia tam na chwilę, tylko że rzeczywiście będzie tam przebywało dłuższy czas. I była to rzeczywiście opieka jakaś taka szczegółowa czy szczególna, przeznaczona dla dzieci o takich szczególnych potrzebach zdrowotnych. Także widzą Państwo, jak ta jaki był background, czy jakie były tradycje opiekuńcze, z których można było korzystać. No, w getcie warszawskim jednak tych problemów było zdecydowanie więcej i nie chcę tutaj oczywiście trywializować, ale warto oczywiście powiedzieć, że niektóre wyskalowały się do tak wysokiego poziomu, że ta typowa czy międzywojenna forma opiekuńcza wypracowana jakoś, no zupełnie nie odpowiadała temu, z czym trzeba było się teraz mierzyć. I jednym z tych problemów oczywiście był głód i ta walka z głodem, tu pozwoliłam sobie napisać wprost, że była nierówna. Ta walka z głodem również była podejmowana i tutaj pozwoliłam sobie kuchen przeznaczonych dla dzieci, kuchen, gdzie rzeczywiście to dzieci były tymi głównymi beneficjentami, było kilka czy nawet kilkanaście, tutaj również odwołuję się do badań dr Aleksandry Bańkowskiej, ale pozwoliłam sobie zajrzeć za drzwi jednej z tych kuchen, obejrzeć ją trochę od środka. Tu Państwo na dole tego slajdu widzą, z jakich dokumentów korzystałam, żeby się dowiedzieć, co działo się w kuchni dziecięcej numer 127, mieszczącej się przy ulicy Stawki 36. I gdyby tak oddestylować, czy wydestylować dane z tych dokumentów, które widzą Państwo tutaj na dole slajdu, no to dowiemy się stamtąd, że w kuchni tej nie ma szyb, nie ma szczotek, nie ma ścierek, nie ma zmiotek, nie ma wentylatora, piece są uszkodzone, stan sanitarny jest fatalny, kocioł, gdzie powinno się gotować zupę dla dzieci, nie bardzo działa, jest zepsuty, zupa jest rozwadniana. Co więcej, obiady wydawane są na sfałszowane kartki, czyli może się zdarzyć tak, że ten, któremu ten obiad czy ta zupa rzeczywiście się należy, po prostu jej nie dostanie, bo ktoś inny wcześniej zajął jego miejsce w kolejkę, używając do tego jakiejś sfałszowanej kartki. Co więcej, no, dochodzi nie tylko tutaj zresztą, ja na okoliczność swojego doktoratu zajmowałam się domami dziecka, czy sierocińcami w getcie warszawskim. I rzeczywiście no, ta nieprawidłowa księgowość to była dość takim powszechnym dość procederem. Z różnych względów to wynikało. Czasami wydaje się, że rzeczywiście ta nieprawidłowa księgowość była powodowana taką myślą, że być może to pomoże bardziej beneficjentom, tak? Przynajmniej czasami jakby zachomikowanie jakichś zasobów powodowało, że te zasoby nie były wrzucane do tak zwanego ogólnego kotła i nie były dzielone na więcej, tylko były kierowane do jakiejś tam konkretnej grupy. Także tak jak czytam o tej nieprawidłowej księgowości, to zawsze tak mam jakiś taki trochę dystans do tego. W ogóle mam i też myślę, że Państwo jakby patrząc na te zdania, czy na te równoważniki zdań, które tutaj umieściłam, też mają do tego dystans. To czytamy dokumenty, które powstały w konkretnym czasie, na konkretne zamówienie, w konkretnych warunkach, przez kogoś konkretnego pisane, do konkretnego odbiorcy. To nie zawsze jest jeden do jednego. To, czym my się tutaj zajmujemy, to jest, że sobie pozwolę użyć tego określenia, no po prostu analiza dyskursu. Nie widzimy tej rzeczywistości. Po prostu nie mamy już do niej dostępu takiego bezpośredniego dostępu. Kuchnie ludowe stały się zalążkiem w wielu wypadkach właśnie świetlic, stając się jakby, rozszerzając spektrum tego, co mogły ofiarować swoim beneficjentom. I tutaj na podstawie analizy dokumentów, tych, o których wcześniej mówiłam, pozwoliłam sobie wypisać te kuchnie dziecięce przeznaczone właśnie w szczególności dla dzieci uchodźców i przesiedleńców,
które w getcie warszawskim działały. Oczywiście nie wszystkie działały naraz, nie zawsze było ich 22, tak jak Państwo by chcieli sobie policzyć, to tu jest 20, są tutaj 22 adresy. Nie wszystkie działały naraz, one czasami były likwidowane, łączone, dzielone i tak dalej, więc to są takie adresy, od których można zacząć jakby dalsze poszukiwania. One oczywiście wyglądały bardzo różnie i wnętrza były różne i obsługa była różna i jakby też stopień ogrzania na przykład tych pomieszczeń także był różny. I nie będziemy mówić o wszystkich, ale pozwolę sobie jeden dokument przywołać właśnie z takiej świetlicy połączonej z kuchnią. To jest dokument powojenny, to jest relacja nauczycielki, wcześniej nauczycielki w Gimnazjum Kaleckiej, dobre gimnazjum, dobre warszawskie gimnazjum, Stefanii Halberstadt-Arkinowej, która w getcie poza jakby pracą nauczycielską na tajnych kompletach również pracowała w świetlicy przy punkcie dla uchodźców. I ona jakby tak jakby z tej powojennej perspektywy już pisze, że w świetlicach dokarmiano dzieci i uczono piosenek, zabaw, robót, pisania, czytania, rachunków. Ale pisze też dość krytycznie, no, zajęcia odbywały się w ciasnych pomieszczeniach i niehigienicznych wskutek przeludnienia. Pozwoliłam sobie nie dawać Państwu całej tej relacji, ale gdyby ktoś znalazł chwilę i zajrzał do niej, to przeczytałby, że w dalszej części Stefania Halberstadt-Arkinowa pisze na przykład, że to nie tylko pomieszczenia są niehigieniczne wskutek przeludnienia. W pomieszczeniu, w którym ona aktualnie pracuje, podczas zajęć dziećmi znajduje się trup człowieka, którego nikt nie zabrał, nikt go nie uprzątnął. Co więcej, jest również świadkiem czy świadkinią takiego wydarzenia, kiedy podczas wydawania zupy dzieciom do świetlicy wtargnęli dorośli ludzie, prawdopodobnie rodzice tych dzieci, szamotając się czy szamocząc się właśnie ze Stefanią Halberstadt-Arkinową, wylali tą zupę i jakby doszło do takiej tragedii, której nikt się nie spodziewał, po prostu nikt nic prawie nie zjadł, a wszyscy jakby bardzo na to liczyli, w szczególności dla dzieci, dla których ta zupa była przeznaczona. I to jak Państwo zajrzą do tej relacji, tutaj ta reakcja dzieci jest również bardzo wyraźnie opisana. No, warto powiedzieć o tych warunkach lokalowych, bo rzeczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, one były różne. I tak jak widzą Państwo, ten pierwszy cytat jest ładnie, jest jasno, są ubikacje na każdym piętrze, czyli ta kwestia spraw sanitarnych jakoś jest również zabezpieczona. Dzieci mają stoły, dzieci mają ławki, dzieci mają szafę. No, ale to jest tylko Śliska 26. W innych miejscach, i tutaj dwa kolejne cytaty, może ten ostatni pozwolę sobie przeczytać, nie tylko ciasno, nie tylko też przeludnienie, ale również po kątach pełno kału i śmieci, do mnie jest skanalizowany, brak wody, na schodach ślisko od błota, powietrze chorobliwie odurzające. Czyli te warunki pracy, czy warunki przebywania dzieci w świetlicach, to jest kilka godzin w ciągu dnia, to oczywiście nie jest cała doba, to jest kilka godzin dzieci przychodzą, są karmione, są dożywiane i potem mają organizowane jakieś takie zajęcia, o tym też w szczegółach będziemy mówić za chwilę, ale to jest te kilka godzin, na które one mają być wyrwane, czy jakby wyprowadzone z przeludnionego już bardzo punktu, po to, żeby jakby doświadczyć trochę innej rzeczywistości. No i o ile w przypadku Śliskiej 26 mogą tej innej rzeczywistości doświadczyć, o tyle wydaje się, że rzeczywiście Stawki 9, to są właśnie okolice Umszlakplacu, czyli to wspomniane przeze mnie wcześniej miasteczko uchodźców, to tutaj rzeczywiście te warunki jakoś szczególnie nie różnią się od tego, skąd one wychodzą, skąd dzieci wychodzą. No i kilka słów o dzieciach, no bo też chciałabym jakby zacząć od tego po to, żeby powiedzieć później o tym, z kim świetliczankom przyszło pracować. Bardzo często są to sieroty, w tym tak zwane sieroty okrągłe, czyli dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli sieroty pełne, czyli dzieci, które nie mają żadnego z rodziców. Są to dzieci, które nie są absolutnie wyposażone, nie mają butów, nie mają pończoch, nie mają ubrań, są również chore, są zaświeżbione, mają wrzody. To wszystko oczywiście wpływa na to, że zachowują się w sposób apatyczny, no i są nieustannie głodne oczywiście. Ostatni cytat, też chciałabym, żeby Państwo zwrócili na niego uwagę z dwóch względów. Po pierwsze, z tego względu, że tutaj osoba mówiąca mówi, że dzieci są dość możliwym materiałem do wychowania.
tylko bardzo brudne i nieszczęśliwe w otoczeniu rodziców i dorosłych, złych i kutliwych, często przestępców, wariatów i furiatów. Czyli ona jakby widzi potencjał w dzieciach, tak, że mimo tego, że ta sytuacja jest naprawdę tragiczna i dzieci są w bardzo złym stanie, ona widzi, że jest to potencjał, że ten korzeń narodowego drzewa jeszcze może odżyć. I to, na co jeszcze chciałam zwrócić Państwa uwagę, to to, że o ile we wcześniejszych cytatach podane są adresy, tak, bo to są cytaty ze Świetliczanek, które pracowały w konkretnych miejscach. Tutaj mamy coś, co podpisane jest jako lotna Świetliczanka. Ja będę mówiła o lotnych Świetliczankach trochę więcej. Tych dokumentów, tych sprawozdań pań pracujących w świetlicach, tak jak wspominałam, w drugim tomie Archiwum Ringelbluma, wydanych źródeł Archiwum Ringelbluma jest około 20. Także jeżeli Państwo są jakoś bardziej tą opowieścią świetliczanek, kobiet, opiekunek zainteresowani, to oczywiście do tego również odsyłam. I tu się pojawia bardzo ważna kwestia, a mianowicie co zrobić z taką grupą dzieci? Jak zająć ich czas, żeby ten czas był jakoś wykorzystany, jakoś wygrany? W jaki sposób, żeby też dać dzieciom poczucie z jednej strony bezpieczeństwa, z drugiej strony też nakarmienia jakiegoś, ale też zadbać o to, żeby te kilka godzin nie było straconych. Jak zorganizować czas w warunkach, o których Państwo widzieli, no, nie zawsze najbardziej sprzyjających, też z dziećmi o szczególnych potrzebach. No, nie wiemy o tym w szczegółach, ale zakładamy, że część z tych dzieci też takie szczególne potrzeby, czy wychowawcze, czy psychologiczne, także posiadała. Więc jak z taką grupą, czy z takimi grupami dzieci pracować? Więc co panie świetliczanki piszą? Jedna mówi o tym, że bardzo ważne jest, czy od tego w ogóle zaczyna swój dzień pracowy, od tego, żeby po prostu zadbać o takie najbardziej podstawowe sprawy, czyli zrobić tak zwany przegląd czystości. Używa do tego między innymi starszych koleżanek, starszych dziewczynek, które jakoś jej w tym pomagają, czując się tym samym odpowiedzialne za pracę w świetlicy. I ja tutaj nie przywołałam tego cytatu, ale napisałam o świetliczankach, taki artykuł się ukaże w naszej żywichowej serii Stosunki polsko-żydowskie i tam ten cytat będzie się znajdował. Jedna z pań, jedna ze świetliczanek, jakby próbując poradzić sobie z tą sytuacją braku higieny być może u dzieci, no oczywiście nie z jej winy, to jasne, tylko po prostu no, z tą zastaną sytuacją braku higieny, sama jakiś taki rodzaj takiej podstawowej umywalni czy prysznicy organizuje, wykorzystując do tego po prostu miskę i konewkę. Polewa dzieci wodą z konewki po to, żeby one mogły się przynajmniej opłukać chociażby. Pani z Nofolipek 25 po prostu odsyła brudne dzieci do domu. No, różne decyzje były podejmowane. Tutaj zdecydowano się na coś innego. Druga sprawa to jest ogrzanie dzieci, bo jak się okazuje, i to jest cytat z Korczaka również, bliskiego memu sercu, wystarczy paru dni, żeby zamrozić dziecko. I rzeczywiście, żeby zagłodzić dziecko, tych dni trzeba więcej, ale żeby je zamrozić, po prostu żeby ono umarło z zimna, to w zasadzie kilka dni, tak jak Korczak pisze, doświadczony swoją pracą w sierocińcu przydzielnej 39, mówi, że te dni po prostu to jest kilka po prostu chwil. I tutaj jedna ze świetliczanek cieszy się, od kilku dni mamy piecyk w świetlicy i co się dzieje? Dzieci nawet boso chętnie przychodzą, żeby się ogrzać. Godzina czwarta, one wciąż siedzą, powinny już iść do domu, ale wciąż siedzą i trudno jest je skłonić do opuszczenia tego ciepłego zakątka. To miejsce jakby kojarzy się im nie tylko z bezpieczeństwem, nie tylko z zupą, ale też z ciepłem, którego prawdopodobnie bardzo im brakuje. I jest jeszcze jeden cytat, i który też chciałabym, żeby Państwo na niego zerknęli. I tutaj już wznosimy się na taki poziom pracy wychowawczej, pracy opiekuńczej, gdzie taka bardzo samoświadoma świetliczanka pisze o tym, że no, różne te potrzeby są jakoś zabezpieczone, ale tak naprawdę ona potrzebuje również jakichś materiałów do prac, że dzieci powinno się czymś zająć. One nie mogą tylko siedzieć i śpiewać. One muszą też po prostu coś porobić, posiedzieć, dlatego że nie mają czasu, to nie mają siły, żeby po prostu tylko ćwiczyć, tylko śpiewać i grać w jakieś gry ruchowe, ponieważ rzeczywiście są w tak kiepskim stanie fizycznym. I takie kwestie, takie pytania,
Takie dylematy, jak sądzę, i to też czytamy w tych sprawozdaniach, towarzyszyły większości tych kobiet. I tutaj chciałam Państwu pokazać dokument już powojenny, to jest relacja dr Ireny Filozow, która pracowała jako świetliczanka w getcie warszawskim, której udało się przeżyć wojnę i która po wojnie złożyła swoją relację. I ona jakby z jednej strony właśnie no, cieszyła się tym sukcesem pedagogicznym, to Państwo czytają w upojeniu sukcesem pedagogicznym, spychałam na dno świadomości zgrzytliwą myśl, że tym bladym, wychudłym dzieciom uprzyjemniam konanie. Że dzieci pozbawione przez szereg miesięcy wszelkiej rozrywki, niektóre w ogóle jej nie miały, rozpiewały się tak, że po powrocie na salę powtarzały piosenki świetlicowe, wnosząc też trochę radości między starszych. Czyli z jednej strony radość z tego, że udaje się dzieciom czas zorganizować w sposób produktywny, miły, taki, że rzeczywiście ta radość dziecięca do nich wraca, a z drugiej strony takie przeświadczenie, że to jest w zasadzie przedsionek piekła. Że to jest w zasadzie przedsionek śmierci, że to, co się tutaj dzieje w świetlicach, gdzie ta praca jest jednak wkładana, bardzo też intensywna, to jest tak naprawdę przygotowanie na to, co wydarzy się za chwilę. I obiecałam Państwu, że opowiem chwilę o tych lotnych świetliczankach, które nie były przypisane do żadnego konkretnego miejsca, a w zasadzie były przypisane do wielu niekonkretnych miejsc. To były kobiety, które chodziły od punktu do punktu i tam były odpowiedzialne za jakieś konkretne dzieci. I tutaj już nie będę się jakoś bardzo skupiać na tych obowiązkach, Państwo widzą, czym one się zajmują, ale jak widać, no, jakby zakres tych zadań jest bardzo szeroki, że to nie jest tylko wizyta i takie sprawdzenie naoczne, czy jest dobrze, ale to też jest kierowanie do lekarza, to też jest przydział i podział i przydział posiłku, ale też większa jakby taka praca na rzecz dziecka, czyli na przykład skierowanie go do internatu, czyli do domu sierot, czy do domu dziecka. No i jak pisze ta świetliczanka, wiele innych kłopotów związanych z codziennym życiem dziecka w punkcie. Pytałam Państwa chwilę wcześniej o sens tej pracy właśnie. Co to dawało tak naprawdę w takim ostatecznym rozrachunku? Jeszcze wrócimy do tego pytania na koniec. No, wydaje się, że trudno jest to oczywiście mierzyć, ale chyba warto powiedzieć, że w przypadku kilku tych placówek świetlicowych wyewoluowały one w regularne domy świadczące opiekę całkowitą. I przykładem jest chociażby ten dom przy ulicy Ogrodowej 29, który tutaj wskazałam, ale także są to domy przy ulicy Nowolipki, to jest dom przy ulicy Mławskiej, to są również domy przy ulicy Dzikiej, które te właśnie z miasteczka uchodźców, o których wcześniej mówiłam. I mówiąc w ogóle o Dzikiej i o pracy w domu, już teraz w domu dziecka na Dzikiej, warto chwilę dłużej, dłuższą chwilę się nad tym miejscem pochylić, bo wydaje się, że rzeczywiście jest to taki punkt, czy taka historia jakby losów getta warszawskiego no jakoś szczególnie dojmująca. Tak jak powiedziałam, zanim powstał tutaj dom dziecka, dom sierot, znajdowała się tam świetlica. Dopiero w wyniku takiej ewolucji programu opieki nad dziećmi na przełomie 1941 i 1942 roku część z tych świetlic przekształcona została w domy, właśnie takie świadczące całościową, długofalową pomoc. Dzika była jednym z takich punktów, ale to, co jest ciekawe i to, co jakoś myślę, że warto o tym powiedzieć, to jest naprawdę ważne miejsce na mapie Warszawy, z tego też na gettowej mapie Warszawy. Po pierwsze dlatego, że akcja wysiedleńcza Żydów z Warszawy zaczęła i skończyła się na Dzikiej 3, to czytamy za archiwum Ringelbluma. Rzeczywiście miasteczko uchodźcy, to była ta pierwsza grupa kierowana do pociągów jadących do Treblinki. To ludzie ci zostali, byli uznani za materiał tak zwany, nie znoszę tego słowa, ale po prostu cytuję teraz dokumenty, za materiał nieproduktywny, taki, który no, w zasadzie jako pierwszy być może po prostu ma zostać wysiedlony. Także miasteczko uchodźców, uchodźcy, dzieci uchodźcze, a także instytucje, które je wspomagały, to były te miejsca, które jako pierwsze również zostały poddane deportacji. I wywieziono stamtąd sierociniec, który tam się znajdował, powstały właśnie na kanwie dawnej świetlicy, a także bursę dla starszych wychowanków, obliczono na około 60 wychowanków. I tu jest jeszcze taka mikrohistoria kobiety, która
pojawia się trochę tak deus ex machina. Ona też pracowała w innej świetlicy jako opiekunka, jako pomocnica kucharki, zdaje się. I ona, to widzą Państwo ten cytat, uchodźczyni z Aleksandrowa Łódzkiego, dowiedziawszy się o wysiedleniu dzikiej, przyleciała ratować swoje dzieci, ponieważ jej dzieci na tej dzikiej 3 przebywały ówcześnie. Niestety był już w wagonie, więc ona jak szalona, z jednej strony matka, z drugiej strony opiekunka, biegła z jednego miejsca na drugie, na próżno błagała służbę porządkową o wydanie jej dzieci. Służba nie pozwoliła jej nawet wejść do domu. Po blisko półgodzinnym szamotaniu się, półprzytomnej Godwaserowej udało się, dzięki interwencji byłych kierowników domu Dzika 3, wejść do mieszkania po paczkę. Zabrawszy paczkę, poszła dzielić ją z dzieci. Także chciałam przywołać też tą mikrohistorię, która no, jakoś tak na styku tej opowieści sierocej, uchodźczej, przesiedleńczej, ale też opiekuńczej, jakoś się tutaj też lokuje. No, mówiąc w ogóle o Dzikiej, warto może wspomnieć, że ten dom miał dwa życia, że po akcji wysiedleńczej w tym samym miejscu, wtedy kiedy już w zasadzie nie było tam dzieci ani młodzieży z tej Bursy, raz jeszcze utworzono tam dom dziecka, raz jeszcze umieszczono tam dzieci i raz jeszcze jakby dano im szansę krótką na to, żeby żyć. Tam również pracowały opiekunki, ale niestety już 18 stycznia 1943 roku sierociniec został wyprowadzony na Umschlagplatz. Dzieci szły utartym szlakiem, długim szturem, trzymając się za rączki i klekocąc drewnianymi podeszwami. Wraz z dziećmi szły wychowawczynie, wychowawcy, nauczycielstwo, woźny i gospodyni, pisała Helena Szereszewska w swoich wojennych wspomnieniach. Więc widzą Państwo, że tutaj też te wychowawczynie, ci wychowawcy, prawdopodobnie również te świetlicowe opiekunki, które no, w naturalny sposób, pracując najpierw w świetlicach, również z czasem stały się opiekunkami czy wychowawczyniami w domach świadczących opiekę całkowitą, również tutaj podzieliły los dzieci. I ja nie wiem, czy umiem to jednoznacznie podsumować i chyba nie umiem tak naprawdę, ale w mocy oczywiście zawsze pozostaje takie pytanie o sens tego typu pracy, sens pracy świetlicowej z dziećmi bardzo potrzebującymi, z dziećmi, znaczy z taką perspektywą, powiedziałabym, no, niezbyt jasną i niezbyt klarowną i niezbyt optymistyczną. I w zasadzie nie wiem, czy takie pytanie można zadawać w sytuacji niedoboru, w sytuacji kryzysu, w sytuacji, kiedy środki są ograniczone i kiedy świetliczanki jakby robiły prawdopodobnie tyle, ile mogły, robiły tyle, ile były w stanie, po to, żeby wspierać te potrzebujące dzieci i zapewniając im choćby czasową, początkowo czy częściową opiekę i dając im szansę na przebywanie w bezpiecznym, no, czasami ogrzanym, czasami trochę mniej ogrzanym miejscu. No i z pewnością też ten fakt, że część z tych świetlic i część z tych świetliczanek jakby przebranżowiła się, czy weszła na wyższy poziom opiekuńczy, że tak pozwolę sobie powiedzieć, no też chyba trochę to pytanie o sens jakoś usprawiedliwia i sprawia też, że może można odpowiedzieć na nie, że rzeczywiście taka praca trudna, niezwykle trudna, bolesna była rzeczywiście sensowna. I chciałabym Państwa zostawić z cytatem z tekstu, którego tytuł w zasadzie stał się poniekąd inspiracją dla tego wystąpienia. To jest oczywiście fragment noweli Siłaczka autorstwa Stefana Żeromskiego, gdzie tytułową bohaterką jest Stasia Bozowska, już w tej scenie, z której pochodzi ten cytat, umierająca. Spotyka się z nią Paweł Obarecki i mówi jej właśnie takie zdanie. Tak żyć nie tylko nie można, ale i nie warto. Z życia nie zrobisz jakiegoś jednego spełnienia obowiązku, zjedzą cię idioci. Odprowadzą cię na powrocie do stada, jeśli się im oprzesz w imię swoich głupich złudzeń, to śmierć cię zabije. Ta nowela miała swoją premierę w 1895 roku i zakładam, że część z tych kobiet wykształconych w żydowskich czy w polskich gimnazjach, ale też później jakby kształcąc się na okoliczność pracy opiekuńczej, bo część rzeczywiście miała takie wykształcenie bardzo, bardzo gruntowne, tak jak chociażby Irena Filozof, która była doktorem filozofii, czy Stefania Halberstadt-Arkinowa, która była nauczycielką w gimnazjum. One musiały znać te teksty. Musiały też jakby kiedyś pewnie do Żeromskiego i do Siłaczki zajrzeć.
I ciekawa jestem, i może to też będzie dobre zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, czy one na takie pytanie, czy takie pytania sobie również stawiały? Czy warto, czy można, czy należy? I czy jaki sens takiej pracy właśnie w sytuacji kryzysowej, granicznej, z dziećmi, którymi można pomóc tylko doraźnie? W ogóle, czy warto taką pracę podejmować? Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście czekam na pytania. Tutaj zerkałam jednym z czterech oczu na czat, ale chyba nie widziałam pytań, więc dajmy sobie chwilę, czy dajmy Państwu chwilę na to, żeby zapytać. A ja tu jeszcze przekontroluję różne rzeczy. Bardzo dziękuję za bardzo interesujący referat. Mamy tutaj pierwsze pytanie, także pytania po prostu będą się pokazywać na tablicy. Natomiast do Państwa mam prośbę o to, żebyście Państwo właśnie wpisywali pytania w oknie czatu, a jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę zabrać głos, to zapraszamy też do zadawania pytań z kamerą i mikrofonem. To ja może, żeby Państwa ośmielić trochę, znowu przywołam Korczaka, bo no jednak chyba nie mogę się uwolnić od niego i stara miłość nie rdzewieje i każda kolejna miłość i tak będzie pierwszą, więc ta to będzie zawsze pierwsza. Korczak powiedział kiedyś takie zdanie, że pytanie jest ważniejsze od odpowiedzi, co z jednej strony ma Państwa zachęcić, może Państwa zachęcić do zadawania pytań, a z drugiej strony ze mnie też trochę zdejmuje odpowiedzialność, więc skoro pytanie jest ważniejsze od odpowiedzi, to może ja nie muszę się tak aż bardzo tych pytań bać. Czy informacje o dzieciach obcokrajowcach, przesiedleńcach? Rzeczywiście część z tych dzieci, czy dzieciach, ale też dorosłych, tak, część z tych przesiedleńców, uchodźców, to byli ludzie wysiedleni dużo jeszcze wcześniej, z Niemiec, z terenów Niemiec. Czyli to jest jeszcze 1938 rok, Polenaktion i cała historia ze Zbąszyniem. To byli też ludzie, których potem do Warszawy, częściowo też do Warszawy wsiedlono. Część z tych dzieci na przykład, to może jest ciekawa historia, część z tych dzieci na przykład trafiła do domu sierot mieszczącego się przy ulicy Mylnej 18, który był kierowany przez Arona Konińskiego, notabene szwagra Emanuela Ringelbluma, i tam jakby taką pomoc początkowo dla tych uchodźców, przesiedleńców również zorganizowano. Potem ten dom został przekształcony już w taki regularny dom dziecka. A była to w ogóle instytucja o takich dość długich, jakby to powiedzieć, tradycjach emigracyjnych, ponieważ przed wojną znajdował się tam dom żydowskiego emigranta imienia Abrahama Podliszewskiego. I rzeczywiście to było takie miejsce, gdzie Żydzi, w szczególności oczywiście, ale głównie Żydzi, przygotowywali się do wyjazdu za granicę. Potem, gdy już jakby nie było potrzeby, żeby taką pracę prowadzić, ten dom został przekształcony jako takie miejsce dla uchodźców i przesiedleńców i między innymi część z tych dzieci uchodźczych i przesiedleńczych wraz z rodzicami na jakiś czas trafiła tam na Mylną 18. Ja mam jeszcze jedną taką historię, która też mówi o dzieciach już trochę starszych, to jest młodzież, taka troszkę starsza młodzież, niemieckojęzyczna, i to jest taka historia z 1940 roku, z lata 1940 roku, kiedy to ostatni raz w ogóle dzieci żydowskie wyjeżdżają na kolonie. To jest historia kilku domów, które zrzeszają się pod egidą Centosu i latem 1940 roku pod kuratelą Korczaka, za jego zgodą i też z jego inicjatywy, co wspomina Zofia Rosenblum po wojnie szymańska, w takiej fermie podwarszawskiej w Różyczce, to jest Czaplowizna, Wawer, wszystkie nazwy, że tak powiem, tutaj funkcjonują, jeszcze właśnie latem 1940 roku udaje się zorganizować takie kolonie dla dzieci żydowskich z kilku domów sierot z Warszawy. No oczywiście dom sierot, dom przy ulicy, gdzie wtedy jeszcze Leszno 127, Wolska 18, potem przeniesione na Dzielną 39, ale także dzieci z domu przy ulicy Mylnej 18, o którym przed chwilą wspominałam, ten dawny dom emigranta żydowskiego. I tam właśnie we wspomnieniach jednej z opiekunek, Gabrieli Zandberg-Elias, pojawia się taki pasus, to jest w zasadzie nie są wspomnienia, tylko to jest taki list jakby. W tym liście pojawiają się wspomnienie dziewczynek niemieckojęzycznych, że
żydowskich dziewczynek niemieckojęzycznych, co jakby jest takim trochę dowodem na to, że rzeczywiście są to te dzieci emigranckie, nie tyle emigranckie, co dzieci wsiedlone do Warszawy. No, w jednej z tych pierwszych fal, być może jeszcze z przełomu 38-39 roku, ale może też z jakiejś późniejszej. Także tak, to obcokrajowcy, no w sensie tak, że dziewczynki mówiące po niemiecku, żydowskie dziewczynki mówiące po niemiecku. Także tak. Dlaczego powtarzam, że nie jestem historyczką? To znaczy, jaka perspektywa panią mnie interesuje? Ja powtarzam, że nie jestem historyczką trochę tak właśnie z taką pewną nieśmiałością, bo ten warsztat, który mam, to jest jednak warsztat antropologa kultury czy etnografa w zasadzie i taka perspektywa właśnie jakby badanie człowieka, napięć, prawda, systemów, w jakich funkcjonuje, ale też badanie takiego osobistego doświadczenia, to jest jakoś dla mnie szczególnie ważne. Jakby, no, mówi się mikrohistoria, więc to też jest historia, ale niektórzy mówią, że to też jest jakieś takie może bardziej socjologiczne podejście, czy właśnie antropologiczne, czy etnograficzne. Także chyba do tego jest mi bliżej. Chociaż oczywiście, no, jakby korzystam z całego rezerwuaru metod, staram się, chociaż z pewną taką nieśmiałością jako historyk tutaj się nie wypowiadam. Oczywiście tutaj wspomniana, dziękuję bardzo za to pytanie naszej pani dyrektor, pytanie o finansowanie opieki nad dziećmi wykracza poza temat. Ono trochę wykracza, ponieważ rzeczywiście ja się nie zajmowałam tutaj na tym etapie sposobem finansowania, ekonomią, czy taką ekonomiką wojny, bym sobie powiedziała, ale rzeczywiście kilka słów mogę na ten temat powiedzieć, chociaż przywoływane tutaj nazwisko pani doktor Aleksandry Bańkowskiej, myślę, że ona tak te dokumenty księgowe bardzo skrupulatnie przeanalizowała na okoliczność swojej pracy doktorskiej. Ale rzeczywiście te środki płynęły z różnych źródeł. To nawet były trochę środki miejskie, to były też środki jointu, które były tutaj przekazywane do Warszawy. Początkowo były to środki zewnętrzne, potem były to środki pozyskiwane na mocy tak zwanych wewnętrznych pożyczek. Tutaj ta sprawa jest dość skomplikowana, ale tak, no i oczywiście Rada Żydowska też miała jakieś środki ograniczone w każdym, że tak powiem, stopniu i żadna z tych gałęzi opiekuńczych nie była w pełni dofinansowana i jakby te niedobory finansowe czy zasobów ludzkich także też były widoczne. Ja na takie listy nie trafiłam, żeby to była taka lista od 1 do 17, prawda, wylistowane nazwiska. Czasami w tych wspomnieniach czy w tych sprawozdaniach pada jakieś imię. To jest zresztą podobnie jak w przypadku sierocińców. Nie mamy żadnej listy od pierwszego do ostatniego numerka, ale w niektórych dokumentach pojawiają się imiona i nazwiska dzieci. Jest na przykład taka w dokumentach, teraz nie chcę Państwu nakłamać, ale to chyba rzeczywiście Żydowska Samopomoc Społeczna albo CENTOS. W pewnym momencie została podjęta taka inicjatywa, że dzieci tak zwane słabowite wysłać na wieś. No, był taki koncept. I rzeczywiście z kilku domów mamy listy, konkretne listy 10-orga, 20-orga dzieci. Jeżeli domy były koedukacyjne, to wtedy mówię w tej wersji niemęsko-osobowej. A czasami mamy po prostu na przykład listę samych dziewczynek, na przykład z Mylnej 18. Mamy listę takich dziewczynek, które chciałoby się wysłać właśnie na taką rekonwalescencję. Z tego co wiem, przynajmniej nie znalazłam, nie natknęłam się w żadnym miejscu na żadne potwierdzenie, żeby udało się te dzieci w jakiś sposób tak tutaj planowany, tak właśnie wyjazdowo wesprzeć. Ale dzięki temu, że mamy te, prawda, te nazwiska, imiona i nazwiska i wiek, to też jest bardzo ciekawe. Ja pisałam o tym w swoim doktoracie, to tam jakby przy okazji, czy na okoliczność opisywania każdej z tych placówek, konkretnego opisywania każdej z tych placówek, ja te nazwiska i imiona i ten wiek także przywołuję. Czy trafiłam na pamiętniki dzieci? Trafiłam na różne pamiętniki dzieci, ale to zwykle nie są te dzieci, o których dzisiaj tutaj mówimy niestety. To nie są pamiętniki dzieci sierocych, prawda? To tutaj takich dokumentów z wnętrza instytucji, czy z wnętrza świetlic w zasadzie nie ma.
To są jakieś takie ułamki, które możemy znaleźć w drugim tomie Archiwum Lingelua. Przepraszam, że się tak odwracam, ale one stoją za mną po prostu i to chyba jakiś taki odruch. Ale takich pamiętników dziecięcych nie mamy. A to, że dzieci pisały pamiętniki, to wiemy. To wiemy skąd inąd. Pisze pamiętniki, piętnastka może więcej, koniec cytatu. To mówię o domu sierot teraz. W innych domach też dzieci pisywały. Widzimy inne za to zapisy takiej twórczości pisarskiej, czy jakby takie dowody twórczości pisarskiej. Między innymi z tego domu przy ulicy Mylnej 18 zachowało się zdjęcie, gdzie to jest zdjęcie takiej tablicy ogłoszeniowej, gdzie pojawiają się takie krótkie jakby opowiadanka dzieci, czy krótkie takie opowiastki dzieci. No, problem polega na tym, że zdjęcie jest bardzo dobrej jakości, ale nie na tyle dobrej, żeby odczytać dokładnie, co dzieci pisały, co dziewczynki w zasadzie w tamtym wypadku pisały. I znamy na przykład tylko tytuł, Ministerstwo Sprawiedliwości. Albo, dlaczego jestem taka, a nie inna? Albo, moja najlepsza koleżanka. Czyli wiemy, że coś takiego było, ale dostęp do tego rodzaju dokumentów jest albo niemożliwy, bo po prostu nie przetrwały, albo po prostu w tym stanie, w jakim przetrwały, czyli na przykład zdjęcia tablicy ogłoszeniowej w jednej z instytucji, po prostu jest to nie do odczytania. No tutaj oczywiście to jest bardzo trudne pytanie i ja... Trudno jest na nie odpowiedzieć jednoznacznie, ale oczywiście, jak wiele dzieci sierot przeżyło getto? Nie wiem, nie potrafię podać konkretnej liczby. Mogę powiedzieć, jak wiele dzieci sierot z domów sierot getto przeżyło. Tu będzie mi dużo łatwiej. I na przykład z domu Korczaka była to... deportację przeżyło 3 chłopców i 1 wychowawca. Na pewno wojnę przeżył wychowawca i jedno z tych dzieci. Z domu przy ulicy Gęsiej 6/8 przeżyło... kilku chłopców, z czego na pewno wojnę i Auschwitz, notabene jeszcze w międzyczasie, przeżył niejaki Szmuel Gogol. Z domów dla starszych dziewczynek, czyli między innymi z takiego domu przy ulicy Twardej 27, prawdopodobnie nie przeżył nikt. I podobnie było z tymi domami dla młodszych dzieci. Tutaj też był, znaczy trudno było też zorganizować taką pomoc, bo prawdopodobnie też trudno było odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo i jak ratować. Jeżeli mamy pod opieką 150 dzieci, to dla kogo wybrać jakąś taką próbę ratunku? Jak to zorganizować? A poza tym, z jakich środków? To oczywiście też było bardzo kosztowne. To, ile dzieci się przeżyło getto, no tutaj pewnie ta liczba jest dużo większa. No, niektóre dzieci były sierotami, nie były w instytucjach i jakoś próbowały sobie radzić na własną rękę, czy w takich właśnie grupach dziecięcych, wspierających się nawzajem. I tutaj przykładem są na przykład, przepraszam za pleonazm, a tutaj przykładem są chociażby papierosiarze z Placu Trzech Krzyży, którzy nie mieli często już rodzin. Oni się jakby skonsolidowali w taką grupę rówieśniczą i tam działali poza gettem. Części z tych chłopców udało się przeżyć, tam chyba też jakaś dziewczynka była. I podobną grupą są tak zwani szmuglerzy, którzy też często nie mieli rodzin, a jakby w tej grupie rówieśniczej jakoś próbowali się wspierać nawzajem. Oczywiście przeżycie dziecka sieroty było niezwykle trudne. Część z tych dzieci była kierowana na zewnątrz getta, chociaż tak jak mówię, tutaj te dane nie są precyzyjne i mówi się o tym, że dzieci były lokowane na przykład w domu księdza Bodłena na Nowogrodzkiej. I tam rzeczywiście widzimy, że są jakieś dzieci żydowskie, w księgach przyjęć rzeczywiście są one zaznaczone, są to tak zwane dzieci ołówkowe, ponieważ były wpisywane ołówkiem. Ale czy to dziecko już wtedy było sierotą, kiedy było tam przyjęte? Czy to dziecko dopiero stało się za jakiś czas sierotą, bo rodzice jeszcze przez jakiś czas żyli? Trudno o tym, znaczy ja nie mam tych danych i tutaj myślę, że takim dobrym adresem byłaby pani profesor Kolankiewicz, która też na przykład domem Bodłena się zajmowała i ona takie liczbowe dane wyciągnięte z kartotek przyjęć czy z tych rejestrów przyjęć mogłaby przedstawić. Mówiłam panie, bo tak uznałam, że jak już pracowały zawodowo, to mogły być bardziej panie. No jeżeli jedna miała już tutaj doktora, nie wiem, czy ona już
wtedy miała ten doktorat, ta filozof, Irena Filozof, tego nie wiem, ale jakoś tak, myślę, że dzieci też do nich się mogły tak zwracać, więc po prostu przyjęłam taką konwencję, ale mogły to być oczywiście też młodsze dziewczyny, mogły to być młodsze kobiety, nastolatki, późne nastolatki, myślę, że jak najbardziej, no, ta praca pewnie nie była jakoś bardzo atrakcyjna dla niektórych, nie dla wszystkich mogła być atrakcyjna, dawała jednak jakąś namiastkę też poczucia bezpieczeństwa, ponieważ bycie zatrudnionym w tego typu instytucji no dawało jakąś tam legitymację i to czasami mogło się do czegoś przydać. No nie bez znaczenia był oczywiście też fakt, że kuchnia była, więc prawdopodobnie panie tam pracujące, czy dziewczyny tam pracujące także z tej kuchni mogły korzystać. Otóż Irena Filozof, którą wspomniałam i która zostawiła swoją relację, która pozostawiła swoją relację w Żydowskim Instytucie Historycznym, ona zdaje się miała taki później epizod pracy wychowawczej. Tutaj z osób, które w getcie zajmowały się pracą opiekuńczą, wychowawczą, czy w ogóle nauczycielską i które później pracowały w żydowskich domach dziecka po 1945 roku, to przychodzi mi do głowy Luba Blum-Bielicka oczywiście, ale ona nie była świetliczanką, ona była pielęgniarką, później dyrektorką szkoły pielęgniarek żydowskich, ale ona rzeczywiście w domu dziecka pod warszawskim Śródborowie później pracowała, w Otwocku, przepraszam. Taką osobą jest jeszcze, ale to tutaj robię sobie teraz wycieczkę do Łodzi, była między innymi pani Łucja Gold, tak zwana pani Lunia, tak się zawahałam, jak ją nazwać, też przyznam się Państwu, że miałam okazję ją jeszcze poznać. Pani Lunia pracowała w Helenówku w Łodzi, w tym domu sierot dla dzieci żydowskich w getcie, mieszczącym się no, w getcie, poza gettem, no gettowym. W każdym razie ona przeżyła wojnę i później po wojnie również przez lata, przez wiele, wiele lat pracowała jako wychowawczyni, taka domodzieckowa, domosierotowa. I to były żydowskie domy dziecka oczywiście. Tu jeszcze mamy pytanie nawiązujące do poprzedniego pytania, także wyświetlę je poza kolejnością. Dobrze, oczywiście. Hendusia Himmelfarb. Oczywiście, tak. To jest taka historia. Ja też dziewczyn z tych domów sierot, młodych dziewczyn, przecież ich nie zostawię, to jest to zdanie, które notabene stało się tytułem książki wydanej, zdaje się, w 2016 albo 2017 roku przez wydawnictwo Czarne. Tak, no to tak, to jest jedna z tych dziewczyn, które prawdopodobnie mogły się i uratować i odejść stamtąd, ale zdecydowały, że po prostu zostaną ze swoimi podopiecznymi do końca, no nie wiedząc albo może domyślając się tylko, jak ten koniec będzie wyglądał. Ach, to się często pojawia. To jest takie pytanie, które w ogóle no, tak jakoś przy korczaku chodzi, o, tak sobie pozwolę powiedzieć. One zostały rozbrojone na części pierwsze, tak, przez osoby badające Korczaka. Nie ma dowodu po prostu. Znaczy, mnie też wielokrotnie pytano, czy Korczak miał skłonności homoseksualne, pedofilskie. I wydaje mi się, że taką najbardziej rzetelną odpowiedzią jest odpowiedź nie wiem. Po prostu nie wiem, nie mam dowodów. Mogło być różnie, ale nie wiemy tego, nie wiemy tego. Jak ja to oceniam kulturowo? Być może trochę inna dzisiaj perspektywa panuje na świecie. Kiedyś być może przytulenie dziecka nie wzbudzało aż takich emocji jak teraz, cudzego dziecka w sensie, czy obcego dziecka, nierodzonego, niebiologicznego dziecka. Nie wzbudzało aż takich emocji jak teraz. Dzisiaj znajome nauczycielki czy znajome nauczycielki wychowania przedszkolnego no bardzo są też uczulone na to, żeby dziecka nie dotknąć przypadkiem. A tutaj wiemy chociażby, że Korczak w ostatnim okresie swojego życia, w tym swoim pokoiku przy Siennej 16 z Fiskiej 9, gdzie spędził ostatnie w zasadzie miesiące swojego życia, w tym pokoiku, w tym jego jakby prywatnym miejscu, tam również spały dzieci. To były dzieci, które najczęściej były chore, jedna dziewczynka miała astmę, inna dziewczynka też jakieś takie problemy, ktoś tam nie mógł spać i tak dalej, więc może taki, właśnie może jakby takie skojarzenie, że no właśnie spędzają noc w tym samym pomieszczeniu z dorosłym mężczyzną, jakoś dla niektórych było jakoś takie
Niepokojące. Wydaje się jednak, że rzeczywiście trochę to też zmieniła kultura i podejście dzisiaj do dziecka, do jego podmiotowości, do tego, co można, co nie można, co wypada, co nie wypada. Wtedy chyba, wtedy te obostrzenia, że pozwolę sobie użyć tego pandemicznego słowa, wtedy te obostrzenia troszkę inaczej też wyglądały, więc mi się wydaje, że o ile... znaczy tutaj co do pedofilii, to naprawdę nie wiem, po prostu nie wiem, nie ma dowodów. Gdybym ja naprawdę i też wielokrotnie w ten sposób odpowiadałam, że chętnie bym zobaczyła coś, co potwierdza lub zaprzecza, ale nie ma czegoś takiego, po prostu nie ma. Maria Falkowska pracowała po wojnie w Helenówku, tak, Maria Falkowska pracowała w Helenówku, a później przez lata zajmowała się Korczakiem, w Korczakianum również, także to ona, tak, Maria Feingold chyba się nawet nazywała, byłam jakiś czas temu nawet u niej na cmentarzu żydowskim na grobie. Wydaje mi się, że rzeczywiście taka praca powstała, to się chyba nazywa Gan Eden, nie chcę teraz szukać nerwowo w internecie, ale gdyby pani się do mnie odezwała, na pewno była wystawa, piękna wystawa ze zdjęciami, nie wiem, czy pokłosiem tej wystawy nie była również jakaś publikacja, także proszę się do mnie odezwać, a w tak zwanym międzyczasie postaram się to dla pani znaleźć. Nie wiem, czy z jakiej perspektywy to było prowadzone, na pewno mogę powiedzieć, że ta placówka sanatoryjna, poniekąd sanatoryjna, opiekuńcza w Miedzeszynie, ona funkcjonowała trochę jak taki dom dziecka, dla demokratyczny dom dziecka, o taki specjalny taki rys miała, czy specjalny charakter. Rzeczywiście tych podopiecznych traktowało się, no tak bym powiedziała, bardziej podmiotowo niż gdzie indziej. Ach, to jest straszne pytanie, to jest straszne pytanie. Ja nie chcę tego interpretować, to ktoś podjął takie decyzje i używano tej retoryki, której ja no, po prostu nie znoszę i nie chcę też jej używać, ale to, co było wprost mówione na głos, że... Znaczy, po pierwsze jakby nie było wiadomo na samym początku, a ta kolejność wysyłania do Treblinki z punktu widzenia antropologa kultury, trudno mi powiedzieć, wysłano najpierw tych, którzy w tej machinie diabolicznej, niemieckiej, nazistowskiej, okupacyjnej wydawali się tymi, z których już po prostu nie można... Niektórych już po prostu nie można wykorzystać. I były to osoby chore, były to osoby słabe, stare i były to też dzieci. Tak, to się oczywiście zgadza. To się oczywiście zgadzam. Inny etos pracy, ale też inne warunki pracy. Też wydaje się, że trochę inaczej w ogóle ta opieka mogła trochę wyglądać. Tak, zdecydowanie. Adina Bladyszweiger, oczywiście, oczywiście. Bardzo dziękuję. To teraz się wzruszyłam. O, świetnie, bardzo dziękuję. Gan Eden Rai, właśnie. Tak mi się właśnie wydawało. I tak, wydaje mi się, że jakąś broszurę widziałam, ale nie jestem pewna, czy to zostało przekute na jakąś taką większą publikację. Ale to jest też niezwykle interesująca historia. Tam pojawia się osoba lekarki, ona była i lekarką, i dentystką, dr Tola Mintz, która dokładnie robi to samo, co Korczak, co Hendusia Himmelfarb, co inne też kobiety i mężczyźni także z innych instytucji. Notabene też bardzo krzywdząco w niektórych publikacjach nazwane jest Korczakiem w spódnicy. Ale warto też. O, świetnie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A Wrocław mi się marzy jako destynacja popandemicznej wycieczki. Tak, naturalnie, naturalnie. Znaczy dla mnie, bym powiedziała, mniej dostępne, ale dla Państwa, którzy znają jidysz, myślę, że dostępne jak najbardziej. I tutaj pani doktor Magdalena Kozłowska, myślę, może służyć radą, bo ona też Miedzeszynem się zajmowała. Nasza pani doktor Karolina Szymania, chyba że to pani Karolina zadała pytanie, więc też można do tego zerknąć. Bardzo dziękuję.
Ach, to rzeczywiście Joanna Olczak-Ronikier taką łatkę przyszyła bezpodstawnie niestety. Tak się wydaje, że bezpodstawnie. Chociaż sam Korczak zostawia takie pole do pytań czy do domysłów. On w pamiętniku pisze, że ach, kobiety rodzą dzieci, raz mi się zdarzyło. I tak nie wiadomo, co mu się zdarzyło. Czy zdarzyło mu się jakieś spotkanie z kobietą, która kiedyś urodziła dziecko, czy to było jego dziecko. Joanna Olczak-Ronikier w swojej książce biograficznej o Korczaku pisze, tak bym powiedziała wprost, że to się musiało wydarzyć, że to była jakaś wikta z domu takiego niezbyt zamożnego na Powiślu, że rzeczywiście taka historia miała miejsce. Ale no nie jest to potwierdzone, nie ma żadnego twardego, że tak powiem, dowodu. Zresztą, jaki dowód jest twardy? Dobra, bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze z Państwa miałby ochotę zadać pytanie? Wszystkie, które do tej pory zostały zadane, już zostały wyświetlone. A może ktoś z Państwa miałby ochotę zadać pytanie osobiście? Nie widzę więcej pytań, także bardzo dziękujemy za referat. Bardzo interesujący i rzeczywiście wspaniale opowiedziany. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za pytania, które jak wiadomo są ważniejsze od odpowiedzi, co się okazało. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i skorzystam z sytuacji, zaproszę Państwa na nasze seminarium za tydzień, na którym swój referat wygłosi Pan Piotr Spodkowski. Tutaj jeszcze kilka podziękowań się znalazło. Bardzo dziękuję. I zapraszam oczywiście do nas, do Żydowskiego Instytutu Historycznego, do działu edukacji. Jest szansa się i tam spotkać także. Jak widać, bardzo się Państwu podobało wystąpienie. Rzeczywiście było bardzo interesujące. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. No i mam nadzieję na więcej. Do zobaczenia. Nie żegnamy się na zawsze, żegnamy się na trochę.